Produkt polski Agrobiz. Z Agrobisu polecamy. Czołem. Dzisiaj wracamy do garażu, tylko nie moim ciopkiem, a Rafała. Widzicie, zima za oknem. Sypie. A tu czapek wspomagania. Rafa sobie zamówił wspomaganie z Agrobisu. I co? Leży wspomaganie od listopada już. Ale w końcu się zdecydowaliśmy. Zdecydowaliśmy się na założenie go. Bo czasu nie było wcześniej i tak. A teraz sypie. Dzisiaj jest chyba 30. No i śniegu już nawaliło ze 30 cm. A ciapkiem bez wspomagania z tym turem. Ile ten tur? 700 kg, nie? Co najmniej. No. Widzicie, potężna konstrukcja do odśnieżania i co? Więc będziemy montować. Zobaczymy, co tu się uda. Dużej filozofii w tym nie będzie, bo musimy tylko wspornik założyć. A tu widzicie oś okrągła. Mamy mocowania. Cała paczka, bo to w dwóch częściach przyszło, nie? No zaraz zobaczymy. Tak, są wąsy tutaj, węże. Jest pompa, śruby. Tu są jeszcze. O kurcze. Siłownik. Kolumna. Wspornik do kolumny. O kurcze. Dobra, w dupie. Zaraz znajdziemy wąsy. Dobra, tu jest konstruktor, inżynier. Dobrze. Muszę trochę puścić, nie? Nie, opaskami to wiążemy, co lepiej... Żeby na łeb się nie zwaliło, nie? No, to co? Nie. Zdejmiemy kolumnę, będzie jedynie trzeba gaz trochę przerobić. No i co, pulpit odkręcić, nie będziemy tu ruszyć żadnej elektryki. Bo powinno to pójść bez problemu. Ale chyba po jednej stronie tylko są. Śrubki? A tu kiedyś bezpiecznik od Volvo. Montować silnie światła, ale jeszcze nie zrobiłem. No i tu dużej filozofii nie będzie. Także prosty montaż, zobaczyć dalej. Robimy demontaż gazu. Tutaj Rafał sobie sprawdza gwinty na pompę, żeby zamontować pompę zamiast kompresora. Tam pasek jest do tej pompy, tak? W zestawie? Tak, jest pompa, jest pasek w zestawie. Nie trzeba wymyślić, co tu z gazem zrobić później. Coś się może zrobić, nie? Bo to jest problem. O, no niby tak, daj na tą drugą kuwetę. Ale te rzeczy tu porzucam. I tak. Robimy demontaż pierw kolumny. Zajmiemy się kolumną, żeby założyć. I założymy. Z czego? A z tej kolumny. No to tak, ale najpierw zdejmę gaz i wiesz. Zdejmiemy ją, a zaleje. Potem ściągniemy olej. Rafał robi tą pompę i spornikiem zajmiemy się na końcu. Widzicie, wszystko ładnie jest złożone. Także musimy tak to złożyć i żeby można było złożyć w takim samym stanie jak jest teraz. Spuszczamy płyn z kolumny. Mam nadzieję, że nie jest dokręcane mocno. Bym sobie kurwa palce nie połamał. Zimno, to daj spokój. Nie powiem, nie. Zimno jest, to wiesz. O, poszło. Ty, dobra, pani kochana, może... W ogóle na niego. Może jaki ten, wężyk czy coś, ale chyba na klej to dawałeś? No, nie wiem. Bo... Nie, tylko niebieski. Niebieska główka od śruby jest. Także nie ma tragedii. Coś kurwa? Niebieski to jest oryginalny. Tak. On ten cianik przecież był niebieski. No chłopie, jak jest takie gęste to... I kabel to na bok. Niech leci. On przecież patrz, drążek to cianik był niebieski. Kabel jest Tak jak wyszło z fabryki, takie ma malowanie. To zobacz na to. Tu gdzie nie jest żółty. Żółty, niebieski. No jest taki odcień. To są pomalowania fabryczne. Nie. Cała nos, skrzynia, to wszystko jest niebieskie, zobacz. No widzę. U mnie też chyba takie było, bo w te pierwsze ciapki takie wychodziły, nie? Bo to 70. jest rocznik? 73. No właśnie. Nie ma co się przejmować, że leci po bloku, wytrzymy zaraz. Ale z gęste, ja ci kręcę. Zimne, niezagrzane to. Dobrze, że jest olej. Ale w ładnym stanie jest, także jest dobrze. Jak są jeszcze to... O. Tego oleju nie wchodzi. No ile tu wchodzi? Ale to jest pół, to jest liter.
U mnie ta kolumna... Nie wiem, z tymi wąsami to cieknie to olej. U mnie ta kolumna przecież leży cały czas jeszcze, wiesz, nieruszana. Leży jeszcze za tym, za tym? Leży. Przykryłem to na te, no, ale czy nie zwiało tej... Nie zwiało, wiesz... Później tylko nie skręcałem się przez rolę. Albo w jednym, kurwa, w jednym położeniu, żeby nie była cały czas, nie? Zapraszamy na stronę hurtowniarolnicza.pl i z kodem naszym rabatowym rolnikowo.pl macie 5% rabatu. I widzicie, Ciapek jest w trakcie, zapomniałem na początku powiedzieć, więc przypominam, w trakcie filmu, tak? Także link w opisie, do wspomagania również na oś okrągłą. No i co? Lecimy z remontem. Essa! Lokowanie produktu. Tiger Power is back. Nie polecam. Chemia straszna. Ale zamiast kawy, dobra. Wszystko jest, wszystko jest. Widzicie, zestaw montażowy, śrub, a śrub. Dobra. Dobra, sprężynowe te podkładki. Opaski na węże. To jest tu. O, z podkładkami, elegancko. Przygotujemy, Rafał kończy gwintowanie. No dobra, no to tyle będzie na razie, nie? I co? Niestety tu gwint jest trochę zabrudzony, nagwintowaliśmy, żeby nie przesadzić, nie zniszczyć. Rafał jest króci. I co, wchodzą normalnie? Czy jedną tylko już skraca w końcu? Wszystkie. Dobra, tu jeszcze cieknie coś. Coś tu cieknie, ale już nie za wiele. Dobra, wycieramy to i zdejmujemy kopyt. To można odkręcić, pizdu, to wejdzie. Co? No tak, zaraz się odkręci. To jest tak śmiesznie też przykręcone. To jest własna fantazja. Konstru. Kabinę, nie? No tak, tak. Tak, teraz wszystko jest jak jest. Bez kabiny zostało i... To była fantazja pod kabinę, żeby było wygodnie otwierać maskę. No pewnie nie jedni to mają tak zrobione, ale... Dobra. To na razie zostawimy, po prostu wytrzemy z grubsza, a później się... Jak zdejmie kolumnę, to się fajnie wszystko odtuści. No to się wyleje, no wiem. Wymyje się. Przy okazji umyjemy obudowę skrzyni trochę, bo już trochę spocona. Ile ten ciapek temu złożony był? Z 5 lat temu już, tak? Tak nie stanie jest? Co najmniej 5 lat temu, no widzicie. No to czerwony, no chyba... Czerwony, u mnie też czerwony, pytałem się i czerwony jest okej. Okay. Agrobisie się pytałem i jest czerwony okej. Okay. Dobra, odkręcamy. Teraz kokpit. Odjęliśmy tą część maski. I co? Zobaczymy, jak tu elektryka. Kierownicę będziemy musieli odkręcić jeszcze. Ta kierownica powinna pasować do tego. Do... Co? Pytanie, że ta kierownica to się będzie chciała zsunąć. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się zsunie. Panie, właśnie, że ta kierownica to będzie chciała się zsunąć. Zobaczymy, panie kochany, zobaczymy. Dobra. Czuję, że może być jak u ciebie. Ale u mnie to kurcze, widziałeś co tam było? Wbita, chłopie, fest! Ale ona była oryginalna już, wiesz, 20 lat nie zdejmowana w tej kolumnie ciapkowej, nie? Dobra, to jak mam tak, tę fajkę, tak? Tak u ciebie dawaliśmy, pod spód, pod koło pompy wody było, do zbiornika? Nie, z góry było. Z góry to jest wyjście. Z góry jest wyjście? Tu jest strzałka, stąd ciągnie, tu pcha. Ale nie było chyba na odwrót, bo mieliśmy wąż tutaj, nie? Od góry szedł wąż, bo zrobiliśmy zbiornik z tej strony, nie? No, ale chyba to było tak dane. Przewód dany dołem, o. Po pompy wody. Nie, nad pompą wodą. Tu jest, nad. Nie, to trzeba internet odpalić. No to zaraz odpalimy na filmiku i tylko odkręcę tylko kokpit. No, tak mi się coś kojarzy, wiesz? Zaraz zobaczymy. Też sobie dam ręki uciąć. Też sobie nie dam ręki uciąć, bo nie pamiętam po prostu, tak? Tak coś mi świta. Dobra. Chyba nawet też ja to robię. Też zakładałeś tę pompę, no. Kokpit tu mamy tak, nadrucika, to musimy zdjąć.
I ten drucik się przyda, żeby do kierownicy to zamontować. Zobaczymy, gdzie ten drucik jest puszczony. Aha! Na co ci ten bezpiecznik był podpięty, jak on to związany jest? Nie, miałem go robić. Aha. Miałem do niego siato. A, rozumiem, dobra, to nie zostawimy go na razie. Odepnę tylko z drugiej strony. No, ważne, żeby tego czujnika wody nie upierdolić. Tak, wezmę, idę po jakiś drucik. Masz jakiś drut? Tutaj będzie, czy tam w tym garażu? Żeby sobie... O, rzeczywiście, dobrze pokręcone. Mm. Nie załamał ktoś tu siły. No to, to na pewno będzie. Nie wszystko, ale większość tu składałem. Gazu na razie w tej kolumny nie ruszymy. Nie, bo trzeba by... Wybicznie, trochę tych kabli tu jest. Tu jest, jest, ale rozbudowaną elektrykę zrobiliśmy. Nie? I to jest elektryka robiona przez samego Rafała. To jest wymysł Rafała, tak? Wszystko robił, z obrazka sztukował. Nie, no to jest, wiesz, kable, wiesz, są kable, nie? Tu rzucaj do tego czerwonego. Bo... Jak zrobiłem zaświecenie świec z tych kabli, to dwa razy świece się podgrzały i mało by się traktor nie spalił. No. Zwinęło się w peszlo. No widzisz, a... Tam chyba 24 i trzeba ten, śrubokręt płaski, to. No widzę, widzę właśnie. I trzeba to odjechać, te wąsy i to wtedy skoczy. Mhm. Dobra, tu chyba 24. Dokręcimy tutaj tę pompę. Będziemy ją montować w traktor. Za dużej siły nie będziemy używać. Są śruby samokontrujące nakrętki. Więc się nie odkręci. I pompa by była. Co? Nawet, że pasuje ładnie wszystko. Ty, co za opcja? A, bo ona, wiesz, ona nie jest przekręcana, no trochę taka uciążliwa, ta grzechotka jest. Teraz tak, to w traktor idzie tak, to od góry to możemy założyć, to bez różnicy w sumie. Wyjście mamy bez różnicy. Z drugiej strony. Z drugiej strony się skręci. Śrubki to będą te. Jeszcze dwie takie powinny być, o, te małe imbusy to są do tego. To? Te małe imbusy są do tego. Do pompy? Do pompy, no. Wszystko się pokrywa. O-link mamy założony. Tylko, że imbusa tutaj nie ma. To ile ta pompa ma wydajności? Z tym reduktorem mi się wydaje trochę mniejszą, bo pamiętasz, czytałem chyba to na internecie, nie? Kiedy ona ma barów taka, nie? Tak nawet solidnie wygląda. Dobra, chodź pomóż, tutaj mimo tam kolumnę. No i co, obruszała się? Poszła, tylko elektrykę. Chcesz to może ściągnąć, że mam elektrykę. O. No, delikatnie. Czekaj. Tu jeszcze ciągnę. Bo tu jest ta lamitka. Trzeba było poobcinać trochę tego pasek. No bo ja trochę tutaj kalamitek dałem, żeby wiesz. Dobrze, poczekaj, powoli. Dobra. Ciągnij do góry. I powiem ci, że dane kalamitki dane i nigdy nie smarowane. Jak w ogóle dostępu nie ma? Nie, trzeba poobcinać te opaski. Masz tu ucinaczki? Opaski? Tutaj, o. Bo nie widzę. Tu jest trytka, trzeba to porozpinać i to się rozdziewi. Czekaj. Teraz bym jej instalacja mogła zagiąć. Dobra, ciągnij. No. A gdzie się trzyma? Wiesz co, ten drut. A. Czekaj, pójdzie. Już. Związane, żeby... Ja ciągnę ten, a tu ciągnę ja mówię, wszystko. Poczekaj, kalamitkę ciągniesz. Tu od domu. No i chyba taka będzie najlepsza opcja, a później to damy z przodu i tyle. No, damy z przodu i będzie. Niestety czas teraz. Nikt nie myślał, że to... Ale powiem ci, że bajka się kręci. 3 lata, 7 lat, czy ile już jest po tym? No tak, ile żeś jeździł? Z 50 godzin przez 3 lata? Ile jest na liczniku? 70? 77. No to 77. 77. I może 5, bo raz się ślimak popsuł. Z 5 było. No to tyle jest zrobione. Motogodzin przez tyle lat, nie? No ona tak no, do 15 rocznie roli, nie więcej. No. Dobra, teraz biorę imbusy, to szóstki są, widzę. Wiem, że na filtrze ostatnio olej wymieniałem kiedyś, w tamtym roku. Imbusy i odkręcamy to masz resztę kolumny. 14, 19, to już jest rok, nie, 55. Wąsy pierw odkręcę, to będzie 22. 15 motogodzin, 17 przez... Po wymianie oleju? Nie, po roku, rok temu, w wakacje. Aha, idę po już 20... Dobra. Widzicie, wyjęliśmy przed chwilą. Mieliśmy chwilową przerwę na obiad. Kurczę, nie widać, zaraz poświecę latarką. Chyba też jeszcze imbusy.
Imbus, no wziąłeś ten kurz, nie? No. Tak, teraz ja ściągam, teraz będę ściągał resztę tej kolumny. Rozpowiedzieliśmy, żeby tę elektrykę przyciągnąć, bo Rafał założył sobie ten kabel z tyłu i nie chcieliśmy rozbierać elektryki, bo by nam do jutra zeszły. To, że mi sobie wykręcili wykręcili tę część kolumny, wykręca się takie blokady z jednej i z drugiej strony i ona wychodzi. Nie było sekundę, Rafał zajął się tym, byłem po pasek szukać w alternatorach. Niestety nie znalazłem. Przepod i nim. Rafał ściągnął resztę tej kolumny. No, te wąsy tym ściągaczem ściągnął, tylko przestawił koła bokiem, widzicie. Dobra. Drapachę do tych szczelek, masz tutaj fajny? Tą fajną taką, wiesz. No, ale nie chcę. Może zejdzie. To na olej, bo olej tu widzisz. Nie było klejna chyba silikon. Nie, to smart. No i mamy teraz miejsce na wspornik. Wyłączono tylko na 4 jest, tak? Nie, na 6. A tu stary jest na 8, on jest na 6 chyba. Tak, tak. Dobra. Rozbieramy o przyszłe Rambo. Farba tutaj do... Lux, panie, lux. O, no jest na 6. A skórna, co tu? Przykręcisz do tego i będzie jak znalazł. Bo se oryginalnie tu pokazuje, że jest, nie? No co to za rozszczęście, nie rozszczęście? Na jedną śrubkę kręcisz to. Nie wiem, się będzie. Nowego powietrza nie było, później będzie. To jest, panie kochany, ciapek, nic więcej. Ja mam dużo. Za krótkie trochę by było. Trzeba do chłodzenia wchodzi. Mhm. Dobra, to tą stroną. Tam się założy, że to się normalnie pod maską będzie mieścić. Tak. Tą stroną. A ten drugi trzeba wracać. Ja puszczałem tu z góry tędy. I tamtędy był puszczony pod tym, nie? A. Pamiętasz, tu żeśmy puszczali tyłem i szedł do orbitrola. A ten drugi, tu. To jest powrót? Powrót. To jest zasilanie grubsze. Tak, to jest powrót. Skąd to wraca, to już nie pamiętam. To jest zasilanie, ten gruby, a mm-hmm. ten cienki. Z orbitrola mi się wydaje. Powrót oleju tak jakby, nie? Z orbitrola, nie? Z układu. No nie pamiętam właśnie. Bo tam jest takie coś chyba. Nie, poczekaj. Bo już się tam chciałem przewód. Panie kochany, instrukcje mamy. O, o, dokładnie. Chciałem przewód. To chyba z orbitrola powrót oleju. Z orbitrola, tak mi się wydaje. Podnosi ognika i tam to oczka, tak? Już ci mówię. Jeden idzie. Jak? Z orbitrola idzie. Z piątki tu z orbitrola idzie powrót, a zasilający jest mniejszy. Ten mniejszy, do tego mniejszego zasilający. O, z tej pompy to znaczy, tak. Tak, z tej pompy. No, tretytka. Z tej pompy jest mniejszy. Ścięliśmy trochę oś. Oś mówię, wspornik. Bo to nie ten typ. Troszkę inny wspornik był. Nieoryginalny. Oryginalny, ale nie pamiętam jakiego typu jeszcze oś, wiesz? No właśnie. Bo być może jest tak, że oś jest okrągła, a spornik jest od innej, innego typu oś. Tych typów osi było troszkę, także... Ale nacięliśmy sobie troszkę ten spornik, tak jak tu widać. I już montujemy, i zamontujemy przewody, sprawdzimy jak kręci i na dzisiaj będzie... Zrobiłeś jak to? Wycięte? Jest, pokazany, o. Inżynier konstruktor numer 1. I tak, bez małych, małe problemy, ale nic się nie poradzi, nie? Co? Dobra, zakładamy to. Miejsce na dół? I już. Tak, dobry na dół. I co? No i pozostaje nam teraz założenie kolumny znów. Rafał zdjął, założył sobie gaz, troszkę sobie przerobił, przespawał sobie te bolce na ten gaz, żeby sobie tą reparaturkę gazu założyć jak należy. Znaczy będzie to przedłużyć. No i tak będzie musiał coś tu przedłużyć jeszcze. Niestety. Tak, także ja zgłoszę to do
do firmy, żeby poprawili ten gaz, żeby użytkownicy, którzy kupują... Centymetr mogę dać jeszcze na niżej. Niżej. Nie chciałem, żeby ta śruba nie miała... Nie wadziła. Użytkownicy, żeby sobie mieli po prostu łatwość po prostu montażu gazu, tak? Bo wiem, że z tym ludzie mieli problem, bo pisaliście w komentarzach. Także to założymy. Także to zgłosimy do firmy, żeby to zrobili. No i co? Praktycznie wszystko założone. Wąż tutaj podprowadziłem pod pompą. Jeszcze jest niezałożony. Idzie. Tak. Zakręciłem go wstępnie. Zobacz, tak go puściłem tutaj. Na pompą paliwa tędy. I... No ja go tak miał, jak tak u siebie. Może ma zrobione. Czarną trytką się go tu zepnie, żeby nie latał. I będzie dobrze. On tu nie zapiera, a trytytka mu go wystarczy. U mnie takie ekstremalne rzeczy. Po dołach, górach się jeździło i nic mu nie było, to nic mu się nie będzie działo. Nie, wentylator nie chciał. Nie, właśnie mi. Ja miałem bez trytytki go na początku i rotacyjną kosiłem, nie? I prrr, jo, patrzę. Wiem, pewnie znowu wał strzelił. Ale patrzę, obtarło przewód, ale na szczęście on jest metalowy w środku, to nic się nie stało. On się nie wylał, także jest dobrze. Co, montujemy tą kolumnę. No i zaraz będziemy testować, także... Dobra. Montujemy węże, tak? Mamy instrukcję, zgodnie z instrukcją. Warto czasami skorzystać, iść na pałę, kręcić i potem się denerwować, że nie działa. Nie ma? Dobra. Co, cycki? Mamy TP i z drugiej strony jest... Zaraz sprawdzimy. AB. Także co? Trzeba tak zrobić, żeby było cacy. T jest tam jakieś T? Tu jest T. T to tutaj jest wyjście na powrót. T i P. Tutaj jest powrót. Chyba nie? Zaraz ci powiem. Wąż hydrauliczny numer 4 zakończony dwoma kolankami z przykręcaniem do górnego przyłącza pompy. Natomiast drugi koniec do orbitrola, do wejścia oznaczonego symbolem P. Czyli ten wąż co tam idzie? Tak, do... Tu idzie, który to jest? Ten, tak? Ten, no. Dobra. Nie no jaja, kurde. Symbol P, czyli tutaj. Olą, co on taki sztywny? No ja cię kręcę. Może dziada jeszcze tam odkręcić. Poczekaj. Tu chyba trzeba będzie go odwrócić, mi się wydaje. Czekaj. Kręć kierowniku, na zimnym. Ona chyba bateria jest wymięta. No bateria jest wrodzona tak jak u mnie, nie? A to jak się chopie tutaj i nosi co chwilę od polu, a tu to zaś mało chodzi, nie? A tu zima minus 20 stopni. Jak nie zachęta, zaba. No dymka puszcza, to jest dobrze. Będziesz pan zadowolony! Będziesz może kręcił, to nie! No! Kręcisz w prawo, jedziesz w lewo! Zakręć w prawo! Kręci w lewo, jedziesz w lewo! Kręci w prawo, jedzie w lewo! Będziesz pan mądrze jeździł! No będziesz pan jeździł! Nie powinienem się miśta. Czemu ty zamieniony? Inżynier. Kto to jest inżynier? Kurwa inżynier jak spół. O kurwa. Powietrzone i się lekko kręci. To teraz jak będzie z pługiem jeździł, to zajebie gdzie w płot, bo będzie kręcił jak pługi, kurwa. To już się nauczyć jeździć, w płot nie przyjemy. Chcesz tam po pół metra wcześniej zacząć się... A słuchaj, siądzisz do osobówki? W osobówce chciałem. I chłopiec, kurwa, wjedziesz do osobówki, mówi, wspomagania nie ma. Nie sprawdza, czy płyn jest do... Powiedzcie, że jak mówię w tym stanie, to nie się ciężej kręci jak tutaj. No mówię ci, u mnie w samochodzie to samo jest. Jak żebym siadał z ciągnika po orce, to kurwa nie wiedziałem, ono odkręć, bo tak zimne łapy, że... No i zaba, gówno leci. Tyle co zrobi trochę leci. Ja to przytrzymam. O, to nie zajęło. No wesela się zagoi. Panie kochany, to wesela się zagoi. Ale skurwysyn jaja. Ja się kurwa nawijali z tego, ale tak wyszło. Śmiolimy się, śmioli. No kurwa. Wyszło kurwa się dłowarka. Ole, ja się kręcę. Daj mi napoliła kurwa.
Bo w cieple stoi, weno rękawiczką odkręć, bo ja mi się ślizgają łapy. To będę lał. No pójdę. Rozruszyli mnie w kurze, bo chciałem kupić ten, tak szybko kręci, nie? Jak wtedy to kupowałem. Ale gości mnie namówią na ten, mówi pan jest tego. A on taki dziesik strasznie wolno kręci ten. U mnie też wolno kręci. U mnie to teraz za szybko kręczący założyłem, będę testował. A założyłeś go? A, ale jeszcze nie odpalałem. Ja kupić go, ale gościu mówi, panie, nie kupuj, pan mówi, bo to są awaryjne, rozlatuje się. No, nie? Niby tak, ale słuchaj, Mateusz ma w tym Putinie i co? Jest. Mówię ci ten, Mateusz Staszewski ma w tym swoim Putinie 25 i co? Do tej pory chodzi. Dobra, łapam ten od razu. I tak to mówi, że no w 30 nie wytrzymuje. Teraz nie będzie pasował. A nie, kochany, to trzeba... Ja założył temu wiskomu, założył Oszakowi. I teraz pierwszy bicun go tam założony i by wiedział, czy wytrzymuje. A nie, wiesz. Jak u niego wytrzymał, kurwa, to był gigant niesamowity. Jak u niego wytrzymał, to znaczy, że można kupić. To jest dobry gościu. Bez rękawiczek ktoś się nie zakręcił, bo się tak ślizga. Nie, to jest taki rzecz. O, może palca nie pójdzie, czekaj. Chuja pójdzie, bo trzeba jakoś ślisko. Poruszaj trochę ten, o. Pręże to trzeba wysłać, nie kurde. No bo zimno tam, no chłopie, jest minus chyba z 15 stopni. A nie wiem, ile jest. Nie no, spadło, chyba z minus 5 będzie, bo w nocy było... Sześć pokazywało. No a rano wyjeżdżałem, to było minus 17. A w nocy o 4 rano minus 27 było u nas, pokazywało. Czekaj, było 19, Łukasz mówił 19 od słów teraz. Bo odpolał skanie i... Czekaj, krzywo zakręciły. Odkręć. O! O, jego tu górą damy i chuj. Ten niestety teraz będzie górą, nie pod sprzęgłem. Będą nakręcić rękawiczkami. Złapany, zaczekaj tu. Panie, pod sprzęgłem nie będzie, tak jak wam pięknie pasowało. Dlaczego? No bo... No bo odwrót. Gdzieś pomoże kręcić wam Andrzeja. Musi być tak i chuj. Bliżej ich to trochę może daj, bo tu będzie spaleniem chujowo. O! Czekaj, tam jeszcze go to przyjął. Złap go tu za ten. Tam jest coś już upięte. Chciałem, bo ten, żeby nie przyciąć tym, no. Błotnikiem. Dobra. Dobra. Nie powinno się stworzyć. Równo zakręciłeś. Wyciśnienia znowu takiego nie ma, nie? O. A jeszcze tu jest. Nie dociągnę tego. No, chcesz przekręcić gwint, bo dawaj. U mnie to ja nawet nie wiem, gdzie jest opór, słuchaj. Dawaj. To tak jak z tym. Zakładaliśmy spornik u mnie, nie? Kurwa, kręcę, gdzie ten opór, mówię. Ty, jak tu już jest tak dopierdolone, a to pobierz się ciągnie. Ja mówię, kurwa. Zabierz mu ten klucz. Nie czuję oporu, mówię. Zabierz mu ten klucz. Zabierz. Się to zauważyłem. U mnie my tu nie pamiętam. Ty nie kręć, panie. Co? Dziwnie, co? Dziwnie się. Gówno to ledwie co jest na dnie. Nie wiadomo co ile lat. Dobra, to nie będę lał. Wleję troszkę. Jak mi o powietrze gdzieś uciec jeszcze, wiesz. To lepiej, żeby był... Lepiej, żeby było go więcej, jak miało być go mniej. Leci. Dawaj. Jeszcze. Już! O. Dobra. Tak. O, ja martę. O, mordę. To się nada na fany moment. Jakieś śmieszne momenty, kurwa. Trzeba było wyjechać. No i jest elegancko. Chłopie, tu z pół centymetra jeszcze, a daj mu gazu. A daj mu trochę gazu. Wkręcone od spodu 22 albo 24 to było. 22 to było chyba. Dobra, to
jesteśmy, bo tu jest tur, to tak wygodnie. Kierownik, pan Józio, będzie zadowolony. Będzie zadowolony? Tur 700 kilo i paluszkę się kręci, nie? Nie wyjeżdżamy, bo jest minus chyba 10 stopni czy 15, śnieg. Kręci się jak ta lala. Chłopie, aż przyjemnie będzie się jeździło teraz, nie? Teraz to trzeba się przyzwyczaić do tego. Musiał się nauczyć na nowo jeździć. No, także założyli te przewody. I co? Na tyle, no to kończymy, nie? Gaj, sprzęta i idziemy. Teraz, żeby chodziło długo, to trzeba iść... Obić. Opić. Delikatnie, bo jutro do roboty, ale trzeba iść opić, nie? Także co? Tak, także kończymy i co? Zrobiliśmy to według własnego podobania. Cały montaż możecie przeprowadzać według własnego podobania, oczywiście. Węże puszczać, sobie coś przerobić. My zrobiliśmy to tak, jak nam pasowało. Jak tu Rafałowi pasowało, to jego ciągnik. Także robiliśmy według jego uznania i pana Józia, jego taty. Także co? Kończymy, pozdrawiamy i trzymajcie się. Do następnego. Myślę, że jakieś odcinki się wkrótce pojawią, bo sezon się zaczyna, także będziemy nagrywać. Wtedy tylko ja, bo Mateusz będzie, wiadomo, do szpitala jechał, będzie się kurował, ale zobaczymy, jak to będzie. Mi się wydaje, że postaram, że się coś nagra, że będę nagrywał, że coś uda nagrać, także dziękujemy panu Maksymilianowi i całej firmie Agrobiz. Jeszcze raz zapraszam na stronę hurtowniarolnicza.pl. No i co, kończymy, nie? Kończymy. Będzie chodzić, nie? Będzie. Wydasz opinię wyżej, jak pojedziesz pół roku. Mi się w Ciapku bardzo podoba. Z rotacyjną ze wszystkim chodzi jak brzytwa. Także kończymy. Do następnego. Trzymajcie się. Elo.